Właśnie teraz przed wejściem otrzymaliśmy tutaj taką książeczkę na temat osiągnięć TVP w kwestii dokumentu i znaczy można pewnie dyskutować na ten temat, ale jest tutaj jakiś konkret, znaczy są podane kwoty, co, jaki program i tak dalej. Natomiast muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o animację, nie ma nic takiego, znaczy tu jest po prostu zero. Zero ani kwot, ani tytułów, nic. I w związku z tym ja mam pytanie też do pana prezesa, czy jest to jakaś świadoma polityka, czy i czy może w ogóle jest możliwe, że jednak pan prezes zadeklaruje, że podobną kwotę na przykład jest w stanie w ciągu roku zainwestować również w produkcję animacji, w tym produkcję dla dzieci. Tutaj mamy 6 milionów. To jest jakiś promil budżetu, prawda, budżetu telewizji. Jest to pewien konkret, który pan może dyskutować, czy takie filmy, czy inne filmy, natomiast powtarzam, animacja zero. I pytanie, czy jest możliwość rzeczywiście chociażby w takiej wysokości zaangażować budżet TVP w produkcję filmów animowanych? Dziękuję. Pani redaktor, bardzo bym prosił, żeby mi pomogła w tym momencie. Natomiast ja mogę zadeklarować, że przygotujemy informację o tym, jak obecna jest animacja w naszej produkcji i w naszym programie zwłaszcza. Natomiast no, znakomicie Państwo wiedzą, że jest to produkcja, do której bardzo trudno znaleźć finansowanie, no, mówiąc brutalnie. Przepraszam, że się wtrącę. Tutaj jest wielu nas producentów i twórców, którzy sami znajdują finansowanie, łącznie tutaj no, z pomocą również Instytutu Filmowego, ale nie tylko. I naprawdę my nie potrzebujemy całego budżetu. My potrzebujemy najczęściej od 5 do 20%. Przepraszam, tak może mylę się w pojedynczych wypadkach, ale to jest taka średnia. Naprawdę nie potrzeba wiele pieniędzy. To ja mogę od razu zapowiedzieć, że jeżeli będzie projekt animacji, w którym oczekiwanie od telewizji będzie 5% udziału, natychmiast przystępujemy. A to biorę pana prezesa za słowo. Witam, ja nazywam się...